Jest mi niezmiernie miło, że już po raz kolejny mogę powitać tak zacnych gości w murach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, dlatego właśnie w imieniu Wydziału Teologicznego, w imieniu Towarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, a także Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na kolejnym spotkaniu Katolickiej Akademii Nauczycieli Wychowawców. Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tego spotkania. Jak Państwo wiecie, zasadniczy temat naszego spotkania to media, a właściwie lepiej powiedzieć informacje, które niosą te media. Otwierając pierwsze strony Biblii, Księgi Rodzaju, natrafiamy na tekst: Bóg rzekł i powstało, a zatem Słowo. Słowo, które ma moc stwórczą i to nie tylko Słowo Boga ma moc tworzenia, ale to Słowo ma także niestety w sobie moc niszczenia. Niszczenia miłości, niszczenia przyjaźni, odbierania dobrego imienia. W liście do Hebrajczyków zapisano: wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. I wreszcie ten niesamowity prolog do Ewangelii świętego Jana: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. A zatem pojawia się nam tutaj ogromna odpowiedzialność za Słowo i myślę, że nie tylko za jakość tego Słowa, ale niestety w ostatnim czasie coraz bardziej dostrzegamy odpowiedzialność za prawdziwość tego Słowa, które niesie informacje, które w zależności od tego, w jaki sposób też jest przekazywane, może stać się Ewangelią, czyli dosłownie dobrą nowiną, albo też Hiobową wieścią. To rodzi zobowiązanie dla nas wszystkich, którzy czuwamy, którym powierzono to zadanie troski o wychowanie, o kształtowanie młodego pokolenia, ale także rzeczywistości, w której żyjemy. Szanowni Państwo, do udziału w dzisiejszym spotkaniu zaprosiliśmy znanych dziennikarzy, ludzi związanych ze środowiskiem radia, prasy, telewizji. Dlatego pozwólcie Państwo, że bardzo serdecznie pragnę powitać pośród nas w tej alfabetycznej kolejności pana redaktora Franciszka Kołaczaka, redaktora Gościa Niedzielnego. Bardzo się cieszymy, że jest z nami pan redaktor. Pana Wojciecha Pczachowskiego, człowieka związanego wielu, wielu lat z Polskim Radiem, i pana Adama Turulę, związanego ze środowiskiem telewizji, obecnie niezależnego producenta telewizyjnego. Bardzo dziękuję panom za przyjęcie tego zaproszenia do udziału w naszej Akademii. To dzisiejsze spotkanie będzie miało formę panelu dyskusyjnego, który poprowadzą pani Anna Markiewicz-Michalska, dyrektor Zespołu Katolickich Szkół Ogólnokształcących Stowarzyszenia Rodzin Katolickich nr 2 w Bogucicach. Bardzo serdecznie witam panią dyrektor. Pani Jolanta Latkowska-Buda, dyrektor Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Sianie Janowicach. Również bardzo serdecznie panowie. Szanowni Państwo, drodzy zgromadzeni, zanim nasi szanowni prelegenci zajmą miejsca tutaj przy tym prezydialnym stole i zmierzą się z pytaniami zarówno ze strony prowadzących, jak i gorąco ufam także z pytaniami z sali, chciałbym, aby wprowadzeniem do tego dzisiejszego tematu było obejrzenie filmu Marcela Łozińskiego Ćwiczenia warsztatowe. To pierwszy dokument nakręcony przez Łozińskiego po stanie wojennym w 1984 roku. Film powstał w okresie największego marazmu lat 80. i Łozińskiemu udało się fantastycznie uchwycić ten nastrój. Przeprowadza małą prowokację, a mianowicie na ulicach pyta przechodniów przypadkowych, jaka jest ich opinia na temat współczesnej młodzieży, co o niej sądzą. Jak zobaczycie Państwo, będziemy obserwować różne reakcje. W drugiej części zobaczymy zupełnie spreparowany materiał, inny, ze zdziwieniem będziemy to oglądać. Łoziński stosuje tutaj tak zwany asynchron celowo, aby widz mógł zobaczyć tak zwane szwy. Trzeci wreszcie wariant pokaże nam najbardziej nowoczesny typ deformacji medialnej, a mianowicie odjęcie jakiegokolwiek znaczenia, kiedy niewygodny materiał zostaje całkowicie oddalony, a
Przedstawiony zostaje wideoklip, w którym o nic już nie chodzi i tylko wszyscy się uśmiechają. Zapraszam do obejrzenia filmu. Wiedziałem, że będzie lepiej, a teraz uważam, że nie wiem, czy będzie lepiej. Czy
wybić na dziobu, zawiodło się dosyć mocno. Zostały w sposób brutalny, może ten, który zbyt brutalny, przerwane nasze jakieś nadzieje, oczekiwania. Myślę, że wielu ludzi w tej chwili czeka po prostu. Mamy pewne zasady moralne, bo my się po prostu posługujemy, według których żyjemy. A perspektywy tak nie ma. My możemy wierzyć w coś, ale jeżeli nie wierzymy w przyszłość, właśnie jesteśmy tutaj bez przyszłości. Czy znacie jakieś normy i zasady, prawda? Czy jakie? Nie wiem, są bardzo proste te kary, że się przekazują. Musi w coś wierzyć, no bo inaczej to ciężko byłoby w ogóle. No ale nie wiem, no w co wierzyć, no chyba w siebie. W to, że człowiek jeszcze jest do czegokolwiek zdolny, no i że chce coś zrobić, a no czy stać go, no czy może, czy... Nie, chyba nie powiem wam nic. Mamy mnóstwo kłopotów. Naprawdę nie jestem w nastroju dzisiaj do rozmowy. Przepraszam bardzo. Wierzymy w to właśnie, że fajnie jesteśmy, że fajnie jest.
Nasza młodzież dzisiejsza? Ekstra. Super. Gigant. Nie wie pani jaka jest? Jaka tam jest? Dobra jest ta młodzież. Jaka jest? Dobra jest. Dobra jest. Dobra jest. Wypowiedź może być poczytana albo za pozytywną, albo za negatywną i takiej sytuacji, no, programu ja nie miałem. Chyba nie wymaga żadnego komentarza. Wszyscy patrząc na różne rzeczy wokół nas, będziemy go chyba mieli długo w pamięci. A między innymi także o to chodzi w wychowaniu do odbioru mediów. Bardzo serdecznie proszę teraz o zajęcie miejsc naszych czcigodnych gości, zaproszonych prelegentów. Rozpoczynamy tą główną część panelową. Proszę Państwa, kiedy kilka tygodni temu spotkaliśmy się na spotkaniu warsztatowym przed dzisiejszym panelem, właściwie z panią Jolą nie zostałyśmy w ogóle dopuszczone do głosu. Mam świadomość, że moje pierwsze pytanie może być też jedynym, które uda mi się dzisiaj zadać. Dlatego długo zastanawiałam się, jak ono powinno brzmieć. Nie no, czasami dopuszczaliśmy do głosu. Zatem była mowa już tutaj o mocy tworzenia, jaką ma słowo, o mocy niszczenia. Pytanie jest następujące. Dlaczego w mediach dzieje się tak, że te treści, które burzą porządek cywilizacyjny, są takie głośne, a te, które stoją na straży ładu cywilizacyjnego, są takie ciche? Może poproszę pana Wojciecha Poczarskiego, żeby jako pierwszy zabrodł. To jest osobiście. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że media są przede wszystkim artykulacją poglądów swoich właścicieli. To nie jest tak, że dziennikarz jest człowiekiem niezależnym. Zresztą słowo to dzisiaj jest odmieniane przez wszystkie przypadki i tak naprawdę wszyscy stracili poczucie semantycznego znaczenia tego pojęcia. W rzeczywistości ton mediom nadają właściciele mediów. Dziennikarz jest tylko i wyłącznie wyrobnikiem tegoż bądź to imperium medialnego, jak na przykład TVN czy Polsat, bądź to jest uwikłany w politykę związaną z mediami publicznymi, bądź w mediach regionalnych realizuje to, co wydaje się w takim sensie bliskie każdemu z nas, czyli to, co się dzieje na naszym podwórku. W rzeczywistości to, co stanowi o treści mediów, jest tak naprawdę pasem transmisyjnym właściciela. I na to chciałbym bardzo mocno zwrócić uwagę, że medium, które realizuje jakąś politykę związaną z tym światem, który nas otacza, to medium jest przede wszystkim uzależnione od tego, jak właściciel postrzega te najważniejsze problemy, które nas otaczają. Daleko nie szukając, w momencie, kiedy w Polsce rządzą ludzie związani z tak zwaną prawicą na przykład, czyli ludzie o poglądach konserwatywno-niepodległościowych, na pewno zaczynają dominować w mediach publicznych takie treści, które są związane z tymi pojęciami, czyli rodzina, suwerenność, halok i tak dalej. W momencie, kiedy Polska jest w innych rękach, zaczynają się takie rzeczy, jak na przykład ostatnio, prawda, czyli telewizja publiczna za pieniądze swojego podatnika zaczyna promować na przykład związki homoseksualne. Inne media komercyjne tak zwane, już nie muszą się zastanawiać nad tym, jaki premier, jaki rząd, jakie akurat są właściwe poglądy, tylko po prostu realizują idee, czy poglądy, czy treści, które są związane, jak powiedziałem, z właścicielem. No, nie nadaremno swego czasu skrót TVN był rozwijany, prawda, jako
Tusk Vision Network, prawda? To są takie żarty, które wchodzą w opinię publiczną, ale one jak gdyby doskonale ilustrują, jak przeciętny człowiek odbiera to, co się dzieje po drugiej stronie ekranu. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć jedno. Tak ustawione media zaczynają w sposób absolutnie, w mojej w każdym razie ocenie, bezprecedensowy, demoralizować przede wszystkim samych dziennikarzy. Czyli dziennikarze zaczynają być pozbawieni własnych poglądów, własnych możliwości artykułowania tego, co jest dla nich święte, co jest dla nich ważne, stają się po prostu propagandystami. Czyli to, co widzieliśmy przed chwilą na filmie pana Łozińskiego sprzed strasznie wielu lat, co nas dzisiaj troszkę bawi, troszkę rozrzewnia, tak naprawdę dzisiaj jest dużo bardziej niebezpieczne, dlatego że technika poszła tak daleko, że nie trzeba bawić się w to rozsynchronizowanie dźwięku i obrazu. Można to robić zupełnie inaczej i bardziej skutecznie, a jednocześnie cynizm tych, którzy tym wszystkim zarządzają, moim zdaniem jest troszkę innego gatunku niż to, co się działo za tak zwanego schyłkowego PRL-u, czyli to, co widzieliśmy przed sobą. Ja myślę, że wówczas, gdyby zadać tym ludziom nie pytanie takie banalne, typu jaka jest nasza dzisiejsza młodzież, bo gdyby każdemu z Państwa, Państwo jesteście pedagogami, zadać dzisiaj takie pytanie, to pewnie ilu Państwa tutaj jest, każda odpowiedź byłaby inna. Ale zadać na przykład pytanie, czy nie wiem, kto z Państwa, jaki jest stosunek na przykład do tego, co powiedziałem, czyli na przykład do gender, do związków homoseksualnych, dzisiaj ten problem istnieje w sensie ilu ludzi tylu będzie się starało jakoś schować ze swoimi poglądami, dlatego że media zaczynają tworzyć zupełnie odmienną rzeczywistość niż ta, która funkcjonuje pośród nas. Wówczas, wtedy, gdy padło to banalne pytanie, jaka jest nasza młodzież, to gdyby zadać te pytania, które przed chwilą postawiłem, to ci ludzie by po prostu oniemieli, że w ogóle można mieć tego typu problemy. W związku z tym dylemat dziennikarza wówczas, taki moralny dylemat, prawda, jak przekazać opinię publiczną poprzez media, czyli to, co opinia publiczna, czyli przeciętny człowiek, bo to jest może takie pojęcie dosyć niezdarne, opinia publiczna, ale to, co przeciętny człowiek w tamtych latach czuł, widział, co świetnie było widać w tej pierwszej części, było manipulowane w sposób taki naiwny. No, rzeczywiście mnie to rozrzewniło, rozbawiło, zresztą słychać było na sali śmiech, gdy ci nieszczęśni funkcjonariusze o takich szczególnych aparycjach opowiadali to, co opowiadali. To było rzeczywiście dosyć zabawne i ten rozdźwięk między władzą a społeczeństwem wówczas był bardzo, bardzo wyraźny. Ale dzisiaj te poglądy, które znaczą się i z ekranów, i z głośników, i z prasy, one zaczynają być bardzo, bardzo niebezpieczne. I ja myślę, że tutaj kolega, który jest dziennikarzem gościa niedzielnego, który będzie mógł powiedzieć, jak wyglądała walka jego redakcji, gdy na przykład chodzi o panią Alicję Tysiąc, jak dobrze pamiętam, to jest chyba też doskonała egzemplifikacja, w jakim świecie i w jakim kraju żyjemy, gdy idzie o media. Można wykreować z sepleniącego jąkały wspaniałego mówcę i można z człowieka przyzwoitego i uczciwego zrobić ostatnią kanalię. Niestety dzisiaj doczekaliśmy takich czasów, że ten montekiuszowski podział władzy przestał być aktualny, dlatego że pierwszą władzą tak naprawdę są media. Niektórzy mówią czwartą, ale jeżeli uznamy, że media są w stanie wykreować każdego polityka i każdą władzę, to oznacza, że to media są tymi, które kreują naszą rzeczywistość od moralności właściciela mediów, niezależnie od tego, czy to są media publiczne, czy tak zwane komercyjne, czy prywatne, od właściciela i od dziennikarzy zależy tylko i wyłącznie to, jak kreowana jest nasza rzeczywistość. Niestety zaczyna ona coraz bardziej przypominać jakiś taki straszliwy Matrix i rozdziew, ten, który obserwowaliśmy na filmie pana Łozińskiego, pomiędzy głosem ulicy, a tym, co pojawia się w mediach, dzisiejszy rozdziew jest znacznie bardziej potężny i niestety mniej zauważalny ze względu na możliwości techniki, jakimi dysponują współczesne media. Pytanie przechodzi na następnego uczestnika panelu. Może wrócę do pytania zadanego pierwotnie, to znaczy te wartości. Pamiętam wypowiedź chyba, jeśli dobrze pamiętam, pana Krzysztofa Zanussiego, który odpowiadając na podobne pytanie, dlaczego dobro i wartości są takie niemedialne i tak rzadko właśnie prezentowane i media, i kino często ma z tym problem. Odpowiedział bardzo prosto, no dlatego, że zło pokazuje się łatwiej.
grzech, patologie, wszelkiego rodzaju problemy, łatwiej się pokazuje. To znaczy, jeśli dobrze pamiętam, mówił, że niestety dobro jest może nie tyle niemedialne, co trudno sprzedawalne. Trudniej jest pokazać dobro, trudniej jest pokazać wartości, niż coś, co myśmy chociażby w redakcji informacji, które kilkanaście lat spędzili, czasem nawet napiętnowali nasi wydawcy, to znaczy zawsze staraliśmy się pilnować, żeby nie przesadzać z tak zwanym łatwym dziennikarstwem, bo no pojechać zrobić jakiś złożony problem na temat, na temat złożonego problemu wymagało pewnego wysiłku, dokumentacji, różnych sposobów podejścia, zabiegów formalnych, no a wziąć kamerę i jechać filmować kolejny wypadek, aresztowanie jakiegoś gangstera czy rozbicie mafii, no to to jest samograj, prawda? Materiał realizuje się sam. Więcej jako bonus dodatkowy na pewno wszyscy to kupią, wszyscy to będą oglądać, wszyscy będą zachwyceni. Oczywiście nie należy z tego wnioskować, że tego typu tematy należałoby ignorować. Natomiast myśmy sami czasami, zdarzały się takie dni w redakcji, kiedy na przykład była akumulacja tego typu tematów, wydawca się uśmiechał i mówi, no ale moi drodzy, nie róbmy z naszego wydania kroniki kryminalnej, prawda, bo są jeszcze inne tematy. Zważywszy jeszcze, że redakcje informacji żyją w ogromnym tempie pod ciśnieniem wydarzeń i każdy z dziennikarzy musi wykonać jakąś tam swoją normę, żeby na ten chleb codzienny zarobić, no rzeczywiście często może ulegać pokusie zrobienia łatwiejszego, prostszego i bardziej nośnego tematu, niż zagłębiać się w temat złożony, za który i tak nie będzie miał tak dobrze zapłacone, jak za kilka prostych, szybkich wniosków. Także to jest chyba taka rzecz podstawowa. Druga sprawa, odnosząc się troszkę do wypowiedzi Wojtka na temat niezależności mediów. Zresztą zwracam uwagę, bo Wojtkowi będzie nie wypadało tego mówić, ale on w naszym gronie ma to doświadczenie, że swoją karierę dziennikarską, w tym dziennikarza telewizyjnego, zaczynał w połowie lat 80. i minął niecały rok, zanim zorientowano się w telewizji katowicowskiej, mają do czynienia. Zresztą troszeczkę z mojego powodu, czy z tego powodu, że miał niewłaściwego przyjaciela i dał się na coś namówić, po niecałym roku z telewizji z hukiem wyleciał i z wilczym biletem nie mógł znaleźć pracy. Znaczy, znalazłem dopiero za granicą, no, ale to jakby inny temat. To znaczy, trudno jest być niezależnym, to Adam chce powiedzieć, że w rzeczywistości ówczesnej, współczesnej pojęcie niezależność dalej jest interpretowana wszelako, ale żeby móc spokojnie jako dziennikarz spojrzeć w lustro, trzeba się naprawdę paru rzeczy wyrzec i ciężko to precyzować. Nie, władza ówczesna obiecała ci, że w tym PRL pracy jako dziennikarz nie znajdziesz i słowa trzymałem słowo. Tak jest. Tak, że byli konsekwentni. Zresztą nie tylko w PRL-u, kwestia polityki kadrowej w ogóle, a polityki kadrowej w mediach była chyba oczkiem w głowie, dlatego że jak słusznie ksiądz Roman na wstępie powiedział, wszelkie działania i wszystko to, co nam się zdarza w życiu, począwszy od stworzenia świata, jak mówi dobra księga, na początku było słowo i bez tego słowa, które gdzieś tam jest emanacją myśli i ewentualnych zamiarów i późniejszych czynów, nic się nie wydarza, więc inżynierowie dusz i rzemieślnicy słowa to ten pierwszy front, pierwsza linia, to wszystko, co się będzie działo wokół nas, od tego słowa się zaczyna i w związku z tym, widzicie, rozumicie, towarzysze, nie jest obojętne, kto i jakie słowa do którego mikrofonu będzie mówił. I stąd moja tutaj obecność, zdaje się. No właśnie, ta niezależność. Myślę, że w świętej pamięci ojciec profesor Jacek Maria Bocheński, wybitny filozof, były rektor bodajże Uniwersytetu Katolickiego w Szwajcarii, napisał kiedyś taką wspaniałą książeczkę, która jeszcze w drugim obiegu się ukazała, tytułem 100 zabobonów. To była książeczka napisana w połowie lat 80., więc tam pewnie, gdyby dożył dzisiejszych czasów i dokonała się jej reedycja, to już byłoby pewnie nie 100, a 200. I jestem dziwnie spokojny, że wśród tych 100 zabobonów czy 200 na pewno znalazłby się zabobon niezależnego dziennikarstwa i niezależnych mediów. Bo kiedy słyszę o tej niezależności dziennikarzy czy mediów, to zawsze sobie w duchu zadaję pytanie, a niezależny, przepraszam, od kogo? Twierdzę, nie wiem czy prowokacyjnie, nie ma czegoś takiego. Dziennikarz niezależny i media niezależne to być
w zasadzie nieistniejący. Oczywiście są media, które się tym w ogóle nie przejmują, są media, które do niezależności, przynajmniej deklaratywnie, a czasem rzeczywiście zmierzają, czy próbują zmierzać. Oczywiście dla każdego, kto zetknął się z dziennikarstwem, takim wyznacznikiem jak wzorzec SEBR jest BBC, chociaż oczywiście różni dociekliwi i tak dalej, również i tu już czasem zaczynają dyskusje, czy ta BBC się nie zmienia i też nie staje się z jakimś tam nachyleniem na taką czy inną stronę, to już osobny temat. Ale w każdym razie, no na pewno, jeżeli mówimy o tak zwanej niezależności, no to zgodzimy się, że na przykład tygodnik Polityka na pewno jest niezależny od polskiej prawicy. Podobnie jak zgodzimy się, że Gość Niedzielny chyba nie jest pod wpływem SLD. I tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów sobie możemy mnożyć i w związku z tym chyba jednak nie jest to aż tak kontrowersyjna teza, że nie mamy mediów niezależnych, tylko każde z tych mediów prowadzą jakąś swoją, w cudzysłowie, politykę, wynikającą czy to z układów politycznych, czy biznesowych. I powiem dalej, ja nie widziałbym w tym nawet specjalnego problemu. Każdy ma prawo do swoich poglądów, nikt z nas nie jest apolityczny, każdy ma jakieś swoje widzenie świata i swoje sympatie, takie czy inne. I tak ja mam prawo głosić swój punkt widzenia, jak i dziennikarz ze skrajnie jakiejś lewicowej gazety. Ja myślę tylko, że problem zaczyna się wtedy, kiedy tracimy czytelność oglądu rynku medialnego. To znaczy, kiedy mamy, to chyba też niemal ewangeliczne, tak? Mamy owce w wilczej skórze albo wilki w owczej skórze. Różnie to bywa, czyli krótko mówiąc, cytując Wojciecha Młynarskiego, kogo udajesz przyjacielu, chciałoby się zapytać. Czyli kiedy staje przed nami dziennikarz albo pojawia się medium, które deklaruje, że tylko my mówimy całą prawdę, tylko my jesteśmy obiektywni, my podajemy jakąś Ewangelię do wierzenia, a wszyscy inni kłamią. Myślę, że tu się wtedy zaczyna problem, dlatego że jest to po prostu wprowadzanie widzów w błąd. Natomiast na pewno pożądana jest sytuacja, kiedy redakcja nie ukrywa swojej opcji, nie ukrywa swojego światopoglądu czy sposobu patrzenia na świat i to wcale się nie musi wiązać od razu z jakimiś deklaracjami wprost, czy religijnymi, czy ideologicznymi, czy politycznymi, choć po prostu o pewną otwartość i czytelność prowadzonej polityki dziennikarskiej czy informacyjnej przez redakcję, aby czytelnik, odbiorca mediów wiedział, z kim ma do czynienia. Żeby nie był wprowadzany w błąd, no a już skrajnymi przykładami dla mnie takiego właśnie postępowania była sytuacja, kiedy parę lat temu TVN zaczął wykupywać najpierw Tygodnik Powszechny, potem stworzył kanał telewizyjny TV Religia. No i nagle niektórzy zaczęli mieć wrażenie, że tworzy się jakiś nowy kościół katolicki o wątku czy rytu TVN-owskiego. Zresztą później pojawiły się te różne podziały, tak? Kościół kardynała Dziwisza, kościół księdza Rydzyka, kościół kogoś tam jeszcze. Bardzo często, nie zawsze, ale zwłaszcza w jakichś trudnych chwilach i sytuacjach, to narzędzie było używane nie do tego, aby ubogacać wiernych, objaśniać im świat i rzeczywistość, ale by wprowadzać niepokój i zamęt. Tak, to jest dobry moment, poczekaj chwilkę, bo tak kilka fajna rzeczy. Ale ja panu nie przerywałem. Ale ja panu przerwę. Cała rzecz polega na tym, że... Ale ja nie wiem, czy tu ktoś prowadzi to spotkanie? Jak Adam powiedział o... Taka mała próbka realpolityk. No dwóch, nie, bo zatrzymają się o tym, to jest fajne. No ale praca nie ma głosu, ja naprawdę żądam równego dostępu do mikrofonu. No bo praca rzeczywiście mniej mówi. Cała rzecz polega na tym, że... Ale więcej myśli. No po prostu zagłusza. Proszę Państwa... Bo to jest jeden ze sposobów. Jak ktoś mówi to, czego ja nie chcę usłyszeć, to jak on mówi, to bez względu na to, co ja będę mówił, chodzi o to, żeby stworzyć wam kakofonię, żebyście i tak nie rozumieli, co kolega mówi, bo przecież w końcu zgodźmy się, że to ja mam rację. Otóż proszę Państwa, proszę zauważyć, jak dokonano tego podziału. Najpierw stworzono dwa pojęcia. Kościół Łagiewnicki i Kościół Toruński. Następnie przyporządkowano przymiotniki. Łagiewnicki jest otwarty, Toruński jest zamknięty. Tak długo powtarzano te dwie rzeczy, aż w końcu nie trzeba było mówić nawet, że Toruński jest zamknięty, Łagiewnicki jest otwarty, bo wiadomo, kto jest dobry, kto jest zły.
I tym sposobem dokonano... Przeznanie, że dla kogo? Niewidocznie dla każdego. Znaczy ja zakładam jednak pozytywny aspekt tej inteligencji naszego społeczeństwa. Cała rzecz polega na tym, że... Ale redaktor List powiedział, że ludzie, proszę Państwa, nie są tak głupi, jak Wam się wydaje. Są głupsi. No tak, ale to właśnie jest chyba charakterystyczne dla sposobu myślenia Ronalda Lisa, bo on uważa z kolei, że on jest najmądrzejszy i tutaj się niestety myli. Dla siebie niestety. Cała rzecz polega na tym, drodzy Państwo, że tworzy się pewne... A ja uważam, że na szczęście dla nas się myli. Znaczy nie, on się myli w ogóle, także to zależy od tego, czy na szczęście, czy nie na szczęście się myli. Jeżeli przyjmiemy ten aksjomat, to jest najważniejsza rzecz, że słuchając go już wiemy, że nie stanowi dla nas autorytetu. To jest najważniejsze. I dlatego to, co powiedziałem, jeżeli stworzy się dwa pojęcia, co do których już będzie się bez przerwy powtarzało pewne formuły, to każdy widz, czytelnik, słuchacz będzie reagował potem jak pies Pawłowa. Już nie będzie musiał zastanawiać się, co to znaczy kościół otwarty, tylko już będzie od razu wiedział, że to jest tak zwany Łagiewnicki. Co to znaczy zamknięty? No ten niedobry, ten toruński. I tym sposobem sam kościół katolicki, nawet nie wiedząc o tym, został już przez ludzi z zewnątrz podzielony, oceniony i właściwie świetnie zmanipulowany poprzez starorzymskie powiedzenie divide et impera, czyli dziel i rządź. Mam nadzieję, że to nie jest aż tak czarna perspektywa, jak kolega przedstawił. Natomiast oczywiście nie wątpię, że takie intencje i takie zamiary były, aby tak zrobić. Jednak wierzę głęboko, że redaktor Lis nie ma racji i że mamy bardzo często do czynienia w takich przypadkach z tak zwanymi osobami ujemnymi, jak ja to nazywam, a z osobą ujemną od razu Państwu objaśnię, mamy do czynienia wtedy, kiedy ta osoba wchodzi do pokoju, mamy wrażenie, że ktoś wyszedł. Szanowni Państwo, czuję się w obowiązku zawalczyć o pana Franciszka Kukalcza. Nie, ja bym się upomniał z czasem, że jeszcze mogę posłuchać. To tak, no to ja też wrócę do tego pierwotnego pytania, czyli czemu media świata, powiedzmy tak, są takie głośne, a inne takie ciche. I tutaj też podzielam ten pogląd Adama, że to jednak ma korzenie trochę takie duchowe, to znaczy w dużej mierze duchowe, dlatego że no, zło sprzedaje się lepiej, znaczy jest, to diabeł tak działa. A myślę, że od razu to trzeba nazwać, po prostu jesteśmy, jednak cały czas toczy się taka walka, oczywiście nie na zasadzie manichejskiej, że to zło jest równorzędne dobru, ale jednak w tym świecie rzeczywiście jesteśmy zanurzeni i jesteśmy wskutek grzechu poddani, no, znaczy mamy zaburzone postrzeganie rzeczywistości. I efekt jest taki, że rzeczy złe wydają nam się, no to co w raju było, no od razu znajesz owocy i w dodatku zostaje zasiana wątpliwość, że no widocznie Bóg coś przed tobą ukrywa, bo ty będziesz jak Bóg, ty poznasz dobro i zło, a Bóg co zna, więc no widzieliśmy tylko światłość, poznaliśmy ciemność. To było warto poznać? Nie. Ale to okazuje się dopiero po czasie, nie później, kiedy my już skosztujemy tego owocu. I dlatego myślę, Pan Jezus mówi też o szerokiej drodze i tej bramie przestronnej, która prowadzi ku potępieniu i wielu przez nią wchodzi. I ja myślę, że właśnie dlatego to tak łatwo łapie. Oczywiście jest wiele. Droga do piekła jest bardzo wygodna. Właśnie o to chodzi, że jest bardzo wygodna. Oczywiście to nie jest jedyny powód, bo też nie chciałbym zrzucać z nas, ludzi, mediów, no powiedzmy tej drugiej strony odpowiedzialności i tego, że czasami no coś szwankuje, że czasami może, bo pewnie i prawdą jest to, co mówi Jezus w przypowieści o tym człowieku, który był winien swojemu Panu, bo synowie tego świata są bardziej obrotni w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Więc to też jest pewien przytyk, że może jesteśmy trochę za mało obrotni, ale generalnie myślę, że... Ale niektórzy koledzy dziennikarze są aż za bardzo obrotni. To zależy od wyników wyborów. Chyba chodzi ci o obrotowość. A, w sensie, że chodzi o obrotowość. No to akurat obrotowość to trochę o czym innym myślę w tym wypadku. Ale też na temat. Ja, no tak, trochę tak. No. Ale no, znaczy ja myślę, że to, że to tak łatwo wchodzi, ta manipulacja ze strony wielkiej części mediów, wynika z tego, że ludzie są po prostu... Chcą wierzyć, po prostu wierzą. Większość informacji, jaką otrzymujemy, to przychodzi przez, chyba w tej chwili przez ekran, prawda? Niekoniecznie telewizora, bo i komputera, i tam te różne, przez laptopy,
Ale to, co widzę, no i słyszę przy tej okazji, to mam wrażenie, że to przede wszystkim. I to nas bombarduje. Wystarczy, że ja włączę, że dużo częściej włączam media publiczne, TVN, Polsat, te główne. I w efekcie, no, to otrzymuję przede wszystkim. Niedawno jakoś mnie to uderzyło, takie stwierdzenie jednej takiej kobiety, że jeśli większość czasu bombardują cię słowa tego świata, to jesteś ewangelizowany przez świat. Jeśli więcej otrzymujesz informacji z tego świata niż na przykład z Ewangelii, no to jesteś bardziej ewangelizowany przez świat. I to skutek tego jest właśnie taki. Ja myślę, że kolejną przyczyną tego, że to tak wchodzi, jest mit obiektywizmu, o którym też Adam mówił, że musimy być zabobą. No właśnie, no, albo mit, albo zabobą. Bo rzeczywiście uważa się, że prawda leży po środku. To jest herezja. To nie jest. To znaczy, no oczywiście zależy, co rozumiemy za środek. Mogę? No. To taka średnia prawdy, tak? No właśnie, czyli jak prawdy. Pamiętam przykład świętej pamięci, Jacek Kuroń kiedyś negocjował z górnikami i była mowa o jakiejś średniej i on mówi, proszę Państwa, to znaczy średnia, to ja wsadzam jedną rękę do zamrażarki, drugą do piekarnika i tak, średnio jest mi przyjemnie. No właśnie, to... I ja myślę, że to nas bardzo często gubi. Ja to otrzymuję listy od czytelników, na przykład, że ja czytam fakty i mity, żeby mieć średnią, nie? Między tym, co wy piszecie, a tym, co no, ktoś inny, bo ja chcę mieć prawdę, ja chcę znać prawdę. No ale pytanie, czy to rzeczywiście prawda leży po środku, może leży, ale na łopatkach, ja uważam, w takiej sytuacji. I dla mnie bardzo znamienny był przykład, to, co się zdarzyło po śmierci Jana Pawła II. Pamiętamy ten niezwykły tydzień, jakiego moim zdaniem nie było w historii świata. Przez tydzień, no w różnych krajach było różnie, ale u nas w Polsce było tak, że ludzie, wszystkie telewizje mówiły jednym głosem. To był jedyny czas, kiedy na Onecie czytałem komentarze typu, gdzie się można wyspowiadać? Ktoś pyta, gdzie się można wyspowiadać? I całym rządkiem odpowiadają ludzie, tu, a tam spowiadają gdzieś tam, a to tam świetnie, a tu jacyś Dominikanie, ja cię mogę wyspowiadać, ksiądz Mateusz, coś takiego. I to było... Episkopat wykonał skok na publiczne media. No, na to wyglądało sobie. Nie, ale to było tak powszechne, to było... praktycznie nie było nic innego w mediach. To był jedyny temat. To było wszędzie i z tego, co się później dowiedziałem, media zagraniczne wpadły w popłoch, kiedy relacjonowały sytuację w Polsce. Bo jak to tak może być, że nam nikt w to nie uwierzy? To jest niemożliwe. I zaczęli szukać obiektywizmu, bo trzeba przecież mieć kogo tu znaleźć, kto by coś krytycznego powiedział o Janie Pawle II. No jak to tak może być, że nas wyrzucą z tym materiałem? No i szukali i znaleźli Jerzego Urbana. I on powiedział to, co chcieli, że jemu to przypomina to, co było przy pogrzebie Stalina, że to jest histeria, że to za chwilę minie i tak dalej. No i on i już była średnia. To, że jeden do miliona specjalnej proporcji nie daje, to już nikogo nie obchodzi, to jest średnia. I ja myślę, że właśnie też my łapiemy się na to, dajemy się złapać na ten fałsz, że rzekomej rzetelności. Pamiętam taką dyskusję, którą przeprowadzono tutaj w Jedynce w telewizji, program pierwszy, na temat aborcji. I była to dyskusja z zachowaniem zasad. To znaczy była jedna strona, była druga strona i był taki osoba prowadząca jako taki niezależny arbiter. No ale z jednej strony była no, już nieżyjąca Izabela Jaruga-Nowacka, a po stronie tej powiedzmy katolickiej, konserwatywnej była Renata Becker. Pamiętają Państwo? Na co to miała te oczy? Miała w oczy. Spojrzenia miała. Tak, ona, no ale więc tak, mamy dwie strony, tak? A niezależnym arbitrem prowadzącym dyskusję była Magdalena Środa. Niewątpliwie byli to równorzędni partnerzy, pani Becker i... No ale dlaczego? Przecież to są dwie strony, tak? To jest polityk, pani Becker, więc dlaczego no tu i ta? No, ciebie w gościu był taki rysunek. Lew skrada się do fotoreportera na sawannie, dwa lwy w zasadzie, jeden do drugiego mówi, wiesz, on myśli, że to będą bezkrwawe łowy. No właśnie.
Ja muszę trochę też powalczyć, aby zadać pytanie, ponieważ pan Franciszek tak pięknie właśnie wbije się w tą tematykę, którą tutaj też przygotowaliśmy. Chodzi o wolność słowa w mediach. Gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna się propaganda i taka prawdziwa manipulacja rzeczywistością? Czy panowie jako dziennikarze po tej drugiej stronie jesteście w stanie nam podpowiedzieć zwykłym zjadaczom chleba? Czy umiemy się poddawać i nie poddawać się manipulacji? Zachowujemy kolejność, rozumiem? Więc jeżeli Państwo pozwolą, zacząłbym od warsztatu dziennikarskiego. Od takich podstawowych rzeczy. Otóż, Szanowni Państwo, według klasycznej definicji jest rozdział od informacji i komentarza. Ponieważ dzisiaj zawód dziennikarza jest jednym z licznych zawodów w Polsce, gdzie po prostu jest niesamowite załamanie tego zawodu. Właściwie mogę powiedzieć, że dziennikarzem może zostać każdy z łapanki pod warunkiem, że jest lojalny wobec tego, kto mu tę pracę obiecuje i daje. Efekt jest taki, że jak Państwo zapewne orientujecie się, słuchając, oglądając, mamy do czynienia w telewizji pośród dziennikarzami dyskusję z kategorii dyskusji krawieckiej. Prawda? Czyli wszyscy oglądają materiał. Normalny dziennikarz, kiedy rozmawia, to potrafi wskazać, że oglądaliśmy czy słuchaliśmy felieton, reportaż, wywiad, cokolwiek. Ponieważ ci dziennikarze nie znają już tych gatunków dziennikarskich, więc posługują się takim ogólnikowym pojęciem materiał. To jest tak mniej więcej, jak ja bym oddał materiał do krawca, a potem mówił, że dalej chodzę w materiale. Ja już chodzę wtedy w marynarce na przykład. W związku z tym to dowodzi tego, że poziom tego dziennikarstwa jest właśnie taki, jaki jest. Efekt przeszedł najgorsze oczekiwania. Otóż istnieje całkowite pomieszanie informacji z komentarzem. Państwo dostajecie informację, której dziennikarz nie kończy jeszcze tej informacji, a już wiemy, co on o tym myśli. A myśli to, co powinien myśleć, ponieważ za to mu płacą, żeby myślał tak, a nie inaczej. Efekt jest taki, że... Czy jak myśli inaczej, to mu po prostu nie płacą, to znaczy, się wyrastają. W ogóle nie płacą, bo wyrzucają po prostu. Zatem, jak to chyba u Mickiewicza było, że znał swój fach policmeister, więc oni doskonale wiedzą, jak się powinien w tym wszystkim odnaleźć. Drodzy Państwo, dziennikarz w radiu, który miałem przyjemność kierować, raczył był zawsze odnosić się do wyroku jakiegoś tam, tudzież kary, że komuś tam za coś grozi nawet, tam powiedzmy, 5 lat więzienia. Biorę sobie człowieka na rozmowę i mówię, a dlaczego debatuje pan swoim poglądem na tę sprawę? Człowiek w ogóle nie rozumie, o co chodzi. Ja mówię, na przykład dla mnie to jest tylko. To nie jest nawet. I w tym momencie człowiek nie miał zielonego pojęcia, że używając tego określenia sam komentuje. W rzeczywistości dziennikarz mówiąc, że za czyn taki a taki grozi kara do 5 lat więzienia, prawda? Nie tylko aż. Bo to jest jego prywatny stosunek do tego czynu, prawda? Ktoś powie, że za gwałt 5 lat to jest duża, ktoś powie, panie, no, to są żarty wolne. W związku z tym każdemu z nas przysługuje prawo do oceny, ale ta ocena musi wynikać z faktu, że dostajemy obiektywną informację. W momencie, kiedy dostajemy sugestię informacji, sugestie komentarza do tej informacji, cała sprawa zamyka się, bo my już wiemy, co o tym sądzić. Gdzieś tam ktoś na nas działa podświadomie. I tutaj dotykamy drugiej rzeczy. Mianowicie, być może, co po niektórzy z Państwa jeszcze pamiętają, a przynajmniej w internecie można zobaczyć, był taki serial amerykański, nazywał się Columbo z Peterem Falkiem i jeden z tych odcinków, taki bardzo ciekawy, polegał na tym, że zabójca zasugerował w kinie swojej ofierze potrzebę wyjścia z sali kinowej. Pragnienie. Zrobił to w ten sposób, że jest 17 klatek na sekundę, gdy się przewija film. On umieścił tam jakieś zdjęcia, które spowodowały, że człowiek, który na to patrzył, natychmiast... Słońce pustyni, pamiętam. Wywołał pragnienie, potrzebę napicia się, wyjścia z sali, napicia się naszego bohatera. Tylko człowiek tego w ogóle nie zarejestrował. To było podświadome. Ten rodzaj reklamy w ogóle nazywa się reklamą podprogową i formalnie jest zakazany. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że to, że to jest formalnie zakazane, nie oznacza, że to dzisiaj jest już nagminnie stosowane. Nie jest. Właśnie jest już stosowane. Jest już. Niestety z bólem trzeba stwierdzić, że jest już stosowane, ponieważ to pojęcie wolności zaczyna być rozszerzane na zasadzie mnie wolno, to co ja chcę, ale to czego nie lubię, to wam nie wolno.
Czyli jest jakby tutaj odpowiedź na pytanie pani dyrektor, co znaczy wolność słowa, co znaczy w ogóle pojęcie wolności w mediach. Jeżeli my zaczynamy być manipulowani i to w sposób podprogowy, to znaczy, że za chwilę nasze społeczeństwo będzie troszeczkę takie matriksowate. Będziemy wszyscy dąć w jedną dudkę, myśleć podobnie, dlatego że bardzo łatwo będzie nami manipulować za pomocą obrazu. To, co koledzy powiedzieli przed chwilą, żyjemy w cywilizacji obrazkowej. Dzisiaj nikomu się nie chce czytać, każdemu się chce oglądać. Komentarz do obrazu ma być krótki, treściwy, a najlepiej już zawierający sugestie, jak właściwie mamy to oceniać. Do tego dochodzi jeszcze wyścig szczurów między mediami, prawda? Jeżeli dawniej nie wypadało pokazać wypadku, gdzie jest zbliżenie na jakieś straszliwe, makabryczne, szarpane zwłoki, to dzisiaj jest tak, że trzeba pokazać to na zbliżeniu, ale jeżeli jedna stacja pokaże na zbliżeniu urwaną rękę, to druga już będzie obowiązkowo musiała pokazać urwaną głowę, bo oni się będą między sobą ścigali, kto jest mocniejszy w tych takich super scenach. Efekt jest znowu straszliwy. To jest też w ramach wolności. Mianowicie osiąga się efekt... No bo proszę Państwa, społeczeństwo ma prawo do pełnej informacji. Tak, dokładnie tak, ale tym sposobem... Mamy wolność. Tym sposobem obniża się wrażliwość tego społeczeństwa. To, co dawniej wydawało się niemożliwe, każdy odwracał oczy od, nie wiem, leżących zwłok na chodniku, bo to był nieprzyjemny widok, poza tym nie wypada, to dzisiaj jeden z drugim oglądając, nie wiem, właśnie poszarpane zwłoki, zajada bułkę, popija piwo, mówi, ty hela, zobacz, ale jaja. Efekt jest taki, że ci ludzie już dawno stracili poczucie wrażliwości, już nie mają tej wrażliwości. To jest mniej więcej efekt, że tak powiem, autobusu w upał letni. Jak się wchodzi do tego autobusu i chce się natychmiast z niego wyjść, to po chwili już jakoś to tam, już nawet nie czuję tego. To samo jest z tym progiem wrażliwości. Czyli wolność jako taka jest tylko i wyłącznie pojęciem względnym, dlatego że można używać tego określenia, tak jak to powiedział Adam, społeczeństwo ma prawo do informacji, ale na przykład ma prawo do tej informacji, którą ja chcę temu społeczeństwu przekazać. Jeżeli jest druga informacja, która mnie nie odpowiada, to w tym momencie mówię, no hola, hola, nie wszystko wolno, tutaj, prawda, muszą być zachowane pewne zasady, pewna proporcjonalność. W związku z tym to, co pewien nieszczęsny Jąkała kiedyś wyjąkał i mamy tego efekty, mianowicie rób ta, co chce ta, mamy dzisiaj przełożone na absolutnie takie absurdalne pojęcia. Mianowicie każdy jest przekonany, że wolno mu wszystko, pod warunkiem, że jemu to nie szkodzi. Czyli jemu wolno, temu drugiemu nie wolno, prawda? Zniknęła już definicja wolności pod tytułem moja wolność kończy się dokładnie tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka. Czyli pomylono wolność z samowolą. Z anarchią bez mała, prawda? A zanarchizowanym są społeczeństwem, społeczeństwie, w którym zaburzono hierarchię wartości, tego co dobre, tego co złe, bardzo łatwo manipulować, bardzo łatwo rządzić takim społeczeństwem i mamy zresztą tego na co dzień efekty. Proszę zwrócić uwagę, na Krzyżach Gdańskich jest przepiękny wiersz Czesława Miłosza, prawda? Gdzie są między innymi słowa, który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem na krzywdą jego wybuchając, gromadę błaznów wokół siebie mając na pomieszanie dobrego i złego. To jest na Krzyżach Gdańskich. I dzisiaj większość z nas absolutnie, nie mam na myśli oczywiście tutaj szanownego audytorium, tylko mam na myśli nasze społeczeństwo, absolutnie straciło rozeznanie, co jest dobre, co jest złe, prawda? Już gdzieś ktoś zdołał wprowadzić to tych błaznów, to pomieszanie i za chwilę obawiam się, jeżeli nie nastąpi rozdział czarnego od białego, to będziemy mieli cały czas taką smutną szarę. Ja od razu zadam też następne pytanie, ponieważ na sali w większości to są nauczyciele. I moje pytanie jest takie, edukacja medialna, jakoś tak funkcjonuje u nas w szkole, jest między innymi prawie klasy gimnazjalnej, ale czy panowie jesteście w stanie nam podpowiedzieć właśnie, w jaki sposób rozmawiać z młodymi ludźmi, w jaki sposób przestrzegać ich przed manipulacją, zarówno obrazem, słowem, a cały czas jeszcze nie mówimy o tym, że przecież młodzież cały czas siedzi w komputerze i w internecie. W jaki sposób ich ustrzec przed taką manipulacją? To chyba dotyczy nie tylko młodzieży, ale w ogóle ogółu naszych odbiorców mediów wszelakich. To znaczy ta wolność oczywiście, o której wspominaliśmy, przewodząca w samowolę i serwowanie nam wszelkich informacji, czasem tylko zabezpieczone listkiem figowym, na przykład przy drastycznych scenach, a to jakiś czerwony kwadracik się pojawi w roku ekranu, albo w internecie jest napis, że potwierdź, że masz 18 lat, bo sceny będą drastyczne.
No więc jest to oczywiście fikcja, takie zabezpieczenie. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić do sprawy oddziaływania mediów, dlaczego one są tak groźne i niebezpieczne. Mianowicie tutaj biblijne porównania Franka mi przypomniały obraz rajskiego drzewa i Ewy z Adamem pod tą jabłonią. No i zwykle tam wąż się pojawia, prawda? Pamiętam kiedyś taką scenkę animowaną, kiedy ten wąż oplata ich, pnąc się w górę wokół tego drzewa i sycząc mówi zaufaj mi, tak coraz bardziej ich oplata, coraz ciaśniej, prawda? No finał jest znany. W każdym razie kwestia tego zaufania i tego, o czym Wojtek powiedział, że nawet jeżeli jakieś drastyczne fakty, informacje, sceny się pokazuje, to nawet jeżeli budzi to w pierwszym momencie protesty, bulwersuje, to jak to jeden kabareciarz powiedział, nie szkodzi, naród jak już raz się zachłyśnie, usta nabierze, to się przyzwyczai. No bo to już było, prawda? No ktoś tam coś pokazał drastycznego, więc każdy następny to już będzie kolejny przykład, prawda? Więc to już nie jest tak drastyczne i nie jest to tak bulwersujące. Natomiast do pytania pani dyrektor, jak sobie z tym poradzić, czyli panie premierze, jak żyć, tak? Ktoś kiedyś zapytał, jak żyć z takimi mediami. Niestety odbiór mediów jest jakimś tam przejawem naszej wolności, a wolność zawsze wiąże się z odpowiedzialnością i niestety z trudem. Wielu z nas, którzy chcąc, nie chcąc, musimy się uważać jakoś tam za dzieci PRL, bo zostaliśmy doświadczeni przez tę propagandową machinę, wie o tym, że media mogą bardzo wiele. I w związku z tym my już jesteśmy wyczuleni. My wiemy, że jeżeli chcemy mieć możliwie, ja powiem obiektywny, ale szeroki ogląd świata i wydarzeń, wymaga to od nas wysiłku, wymaga to od nas trudu. Nie możemy poprzestać na czerpaniu wiedzy tylko z jednego źródła. Jakie by ono nie było i na ile nie byłoby autorytatywne. Możemy się zgodzić, że Ewangelia i dobra księga Biblia nie podlega dyskusji, chociaż tutaj pewnie w społeczeństwie też są różne opcje, ale na pewno nie dla nas. Natomiast tutaj jest to trud. Trud, nie ukrywam, na który nie każdy chce i może sobie pozwolić, czyli czerpania wiedzy, a przynajmniej śledzenia, bo ja nie mówię o wierzeniu w to, co będziemy z tych mediów otrzymywać, ale musimy mieć świadomość, zresztą Państwo to na pewno doskonale wiecie, że kiedy dzieją się rzeczy ważne, no to inna będzie optyka telewizji TVN, inna TVN, inna telewizji publicznej. Za każdym razem jest to albo inaczej prezentowane, a czasami wręcz ignorowane. Wydarzenia, które się pojawiają w stacji jednego nurtu, mogą być zupełnie zignorowane w innej stacji. Sposób prezentowania tematów. Franek tutaj podał przykład rzeczywiście z punktu widzenia tych obiektywnych dziennikarzy zachodnich histerii w polskich mediach związanej ze śmiercią papieża Jana Pawła II, bo tak oni pewnie na to mniej więcej patrzyli. Ja mam przykład bardziej ostry i bardziej dla mnie przynajmniej ewidentny. Każdy, kto śledził media, zauważył, że 10 kwietnia 2010 roku po godzinie 9 rano, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszyscy odbiorcy mediów krajowych zorientowali się nagle, że pod Smoleńskiem zginął święty Lech Kaczyński. Osoba kompetentna, sympatyczna, zawsze uśmiechnięta, kochająca ojczyznę i kochana przez ludzi, który miał przeuroczą żonę, bardzo mądry, ciepły, wspaniały człowiek. Co było przed 10 kwietnia 2010 roku, przed godziną 9? I mniej więcej 2 tygodnie później do dzisiaj, to Państwo wiecie sami najlepiej i nie będę tutaj się nad tym rozwodził. Chodzi mi o ten moment, to momentum, o tą czarodziejską różdżkę, kiedy nieistniejący szef nieistniejącego radiokomitetu, jak to dawniej było w PRL-u, przekręcił wajchę z lewej na prawą albo z góry na dół i nagle tam, gdzie światła były zapalone, nagle zgasły, a tam, gdzie trzeba było, się zapaliły, bo taka była potrzeba chwili. Trzeba zwłaszcza w takich trudnych chwilach być czujnym, nie
dlatego, żeby od razu z definicji zakładać, że ktoś kłamie, a ktoś mówi prawdę. Ale może to dziennikarskie, zawodowe zboczenie, kiedy widzę, że z jednej strony fanfary grają zbyt głośno, to taka jakaś wrodzona wredność dziennikarska, dociekliwość każe mi zawsze jeszcze popatrzeć do innych źródeł, do innych mediów. Czy tam też tak aż te fanfary głośno grają, a może w inną stronę, a może grają inną melodię? No, lubię wiedzieć po prostu. Także odnośnie tej różnej optyki, ja tutaj mam takie ukochane rysunki gości niedzielnych publikuję, które same z siebie, nie jeden z nich starczy za dziennikarskie kompendia. I pamiętam u siebie w pokoju redakcyjnym miałem takie trzy moje ulubione zawieszone w pokoju. Zresztą kto do mnie przychodził, to też się uśmiechał. Tak, panowie siedzą przy stoliku w kawiarni, czytają gazetę, w jednym jest chyba niekorzystny artykuł i jeden pan mówi do drugiego: jestem niewinny, nic mi nie udowodniono. Drugi rysunek rodem z piekła, kiedy to w kotle wielkim jakieś tam postaci się męczą, a na brzegu kotła siedzą diabły z tymi tam widłami, prawda? Jeden czyta gazetę i mówi: patrzcie, a w prasie cały czas piszą o nim dobrze. I ostatni wtedy akurat też na czasie, mianowicie dwóch panów stoi przed jakimś bardzo ważnym urzędem, z którego policjanci wyprowadzają kogoś w kajdankach i jeden do drugiego mówi: spieszmy się kochać, ludzi tak szybko odchodzą. Także to Franku, to ja się ręce strzelę, tak, dziękuję. No się nawiązując do tego pytania, jak ustrzec młodzież przed manipulacjami, jakie na nich czyhają, to ja myślę, że tego się nie da zrobić. To znaczy w tym sensie, kiedy ja słyszę takie pytanie... Bójmy się, że to jest trudne. Czuję, znaczy, dobra, rzeczywiście... Bądźmy optymistami. Znaczy ja, a może inaczej. My tego nie zrobimy, w sensie jeden człowiek, ale może się przyczynić oczywiście do tego, bo to jest kwestia, to jak dane medium jest postrzegane, to jest kwestia tego, komu ufamy po prostu, nie? My sobie wybieramy, nawet jak pytam człowieka o godzinę na ulicy, co rzadziej, zwykle ludzie mają coś, jakieś zegary, ale nawet wtedy wybieram sobie człowieka. Nie, jakoś oceniam go, czy to jest człowiek wiarygodny, czy nie. To jest kwestia tego, czy... Bo dzisiaj to media, zresztą prawie nigdy nie były, tak jak Adam wcześniej mówił, doskonale obiektywne. To byłyby wszystkie takie same. To nie. Są media o określonym charakterze i to jest kwestia tego, jakie my wybieramy i jakie też polecamy naszym wychowankom, a może nawet nie tyle polecamy, tylko po prostu na przykład cytujemy, nie? Jeśli korzystamy, bo ja mam w domu ciało pedagogiczne, znaczy moja żona i wszyscy rodzice, rodzeństwo i ciotki, wujkowie to są nauczyciele, to jest koszmar, ale... Nie mów tak o ciele, bo jest przed godziną 22. Jest publiczny. No, ale to znaczy ja to, też jest mi to bliskie, też wiem, że jak to działa, no to... Wiem, że nauczyciel, który ma autorytet u swoich wychowanków, no to jego pogląd ma dla nich znaczenie. Oni po prostu są gotowi to rozważyć, nawet jeśli w domu mają co innego. To w ten sposób działa. No po prostu będąc sobą, jeśli ja jestem rzeczywistym autorytetem, a ten autorytet osiągnąłem na podstawie po prostu tego, kim jestem. To się jakoś między wierszami tego, co mówię, to się czuje, to się słyszy, to uczniowie też to wiedzą. No to oczywiście to można dawać przykłady, na przykład to co my w tej chwili robimy, no to jest jakby dawanie pewnego surowca, który można przetworzyć i uczynić z niego jakąś przykłady dla tych ludzi, bo właściwie według mnie to najmocniej działa. Trzeba podawać przykłady, w jaki sposób się manipuluje. I wtedy człowiek sobie uświadamia, no widocznie ja nie znałem całej prawdy. To bardzo dobrze sobie uświadamia, bo ja nigdy nie znam całej prawdy. I zwłaszcza my, chrześcijanie, wiemy, że w ogóle nigdy nie jesteśmy w stanie dojść na tym świecie do całej prawdy, ale to nie traktujemy tego tak cynicznie jak Piłat, że pyta, cóż to jest prawda. My wiemy, gdzie jest prawda, ale ona jest osobowa. To Pan Jezus mówił, ja jestem prawdą. Więc ja jestem przekonany, że będąc, im bardziej zbliżam się do Jezusa, tym bardziej zbliżam się do prawdy.
Dlatego ja osobiście ośmieliłem się takie motto w swojej pracy zastosować. Jestem tendencyjny. Popieram Jezusa. Ale ja jestem przekonany, że każdy jest tendencyjny. Dlatego, że każdy czerpie jakieś tam informacje, ale one zawsze są niepełne. Ale jesteś też uczciwy, ponieważ nie udajesz, że twoje poglądy są zbliżone do Adama Darskiego. Rzeczywiście. Tak, tak. Bo właśnie na tym to polega. No paradoksalnie Adam Darski też jest w tym momencie uczciwy, bo uczciwie deklaruje swoje poglądy. Nikt nie ma złudzeń, że przychodzi na koncert ewangelizacyjny, idąc na koncert Behemoth. No w tym sensie tak, tak. Można, to przynajmniej jest nasza tożsamość jest jasna i nie podszywam się pod czyjś szyld. Problem zaczyna się, gdy diabeł zaczyna kusić bardzo pobożnie. To się zdarza bardzo często. Rzeczywiście, dlatego jestem przekonany, że media czy jakieś instytucje, które na przykład przekazują naukę katolicką, to znaczy mają zaufanie takie społeczne, a tymczasem okazuje się, że to nie jest zupełnie katolickie, to jest po prostu oszustwo. Nasz czytelnik ma prawo otrzymywać od nas mówię o Kościele Niedzielnym, ma prawo otrzymywać czystą naukę katolicką, ale tu nie ma manipulacji, bo my wszyscy, jak jesteśmy w Kościele Niedzielnym, myślę, że mogę tak powiedzieć, mamy takie przekonania, ale też bo inny do nas nie przyjdzie, innego byśmy też nie przyjęli. Ja jeszcze kończąc tylko dla pani dyrektor. Proszę państwa, recepta jest bardzo prosta i bardzo trudna zarazem, bo trudna dlatego, że wymaga wysiłku i jakiejś pracy. Z naszych czasów zresztą miało to oczywiście nachylenie polityczno-ideologiczne i miało nas indoktrynować. Wtedy to się nazywało prasówki w szkole. Raz w tygodniu bodajże na godzinie wychowawczej uczniowie przynosili wycinki z gazet. Oczywiście Trybuna Robotnicza i inne tego typu słuszne media. Właśnie ci, którzy mają trochę siwych głosów, to wiedzą, o czym mówię. Ale możecie do tego pomysłu wrócić oczywiście w innym rozumieniu i w innej intencji. Po to, żeby młodych naszych podopiecznych czegoś nauczyć, sposobu patrzenia na media, porównywania informacji. Na przykład umawiać się na najbliższą godzinę wychowawczą, przynosimy z jednego z góry wyznaczonego dnia w tygodniu paletę gazet codziennych. Porównujemy, co gdzie jest na pierwszej stronie, co jest na całą stronę, a co jest petitem, a czego nie ma w ogóle, jak jest nastawiony ten tekst. Oczywiście można nagrywać fragmenty z radia czy z telewizji. Mnóstwo ciekawych materiałów jest na YouTubie. Polecam na przykład taki fragment chyba reklamowany jako Lech Kaczyński gasi Monikę Olejnik, kiedy ona go tam próbuje atakować, a on w trzech zdaniach po prostu zamyka temat, że nie wspomnę o słynnym wywiadzie sprzed 2 lat bodajże. Skądinąd bardzo sympatycznego tak w oglądzie i na pozór Jarosława Gugałę, który zawsze pozuje na takiego chłodnego, obiektywnego, który popisał się przeprowadzeniem wywiadu z Adamem Hoffmanem, który to z kolei pan w powszechnym odbiorze odbierany jest jako człowiek młody, raptus, czasem coś chlapnie, nie zawsze przemyślany. W tym wypadku jeden był kompletnie oczadziały, a ten drugi, który przeważnie był raptus, zachował się jak najbardziej zręczny rozmówca. Wyprowadził Gugałę z równowagi i tak dalej. Co niektórzy złośliwi mówią, że nawet niewiele trzeba było, żeby pan Gugała sam się wyprowadził z równowagi. Zresztą w związku z tym był potem zawieszony w obowiązkach dziennikarskich przez dłuższy czas. Wiecie państwo, czasami, aż mnie to zaskakuje, niektórych dziennikarzy nawet znałem osobiście i czasem ich lubiłem i ceniłem. Natomiast mając ten background taki z minionej epoki, obserwowałem tych moich kolegów, którzy nagle, gdy na co dzień źle wspominali komunę, krytycznie do tego się odnosili, nagle dostawali jakąś tam iskrówkę, sygnał, pojawiał się jakiś gość w studio, jak się potem okazało, chyba niespecjalnie lubiany przez zleceniodawców i mój wspaniały kolega dziennikarz w mgnieniu oka z dziennikarza, redaktora dociekliwego zmieniał się w prokuratora, który zadawał bardzo ostre pytania, przerywał rozmówcy, wchodził w zdanie. Proszę państwa, ja chciałbym tylko pójść za ciosem, to znaczy myśmy się z Adamem nie umawiali, ale Adam świetnie podchodził do tego, co chciałbym państwu zaprezentować. Otóż bardzo prosty przykład. W ostatnim czasie, gdy idzie o ten świat medialny, sprawa jasna, mianowicie Radio Maryja zostało ukarane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji karą 50 000 zł za jakiś tam komentarz, który się panu Dworakowi w Konserwatorze nie spodobał. W Sejmie odbyła się debata na ten temat. Przedstawiciele z Veritatis
czyli właściciela Radia Maryja, próbowali przekonać pana Dworaka raz w otoczeniu posłów, że może niekoniecznie powinna być ta kara nałożona. I teraz proszę sobie wyobrazić, mam przed sobą dwa teksty. Jeden tekst jest z gazety o proweniencji niemiecko-lewicowej, a drugi, nazwijmy to, z takiej polskiej konserwatywnej. Z tej, to powiedzmy, niemiecko-lewicowej temat jest taki. Wybity natychmiast w tytule. Ojciec Rydzyk. Mnie prawo nie obowiązuje. I jest tylko i wyłącznie króciutki tekstik, gdzie zacytowano następujące słowa ojca Rydzyka. Prawo? Hitler też prawo ustanawiał. Mnie jako katolika prawo nie obowiązuje. Wypalił ojciec Tadeusz Rydzyk. Otóż każdy z Państwa, kto coś takiego usłyszy, no powie, no po prostu facet o czadzie, nie? To znaczy, jako katolika mnie prawo nie obowiązuje. I wypalił, czyli bezmyślnie to tak powiedział. A teraz, co powiedział w oryginale ojciec Tadeusz Rydzyk? Prawo ustanawiał również Hitler. Również nie wszystkie prawa w Polsce są dobre. Profesor Hasan został wyrzucony w imię prawa. To wbrew prawu Bożemu. Prawo ludzkie, wbrew prawu naturalnemu i Bożemu, nie jest prawem. To bezprawie. Mnie, katolika, takie prawo nie obowiązuje. Mam obowiązek nie słuchać, to dlatego są męczennicy. Profesor Hasan jest męczennikiem, a pani prezydent Warszawy postąpiła niegodnie. Proszę Państwa, wyrwane z kontekstu jedno zdanie, ale gdyby ono jeszcze brzmiało dosłownie, mnie, katolika, takie prawo nie interesuje, ale brzmi bardzo prosto. Mnie prawo nie obowiązuje. Proszę wyobrazić czytelnika tej gazetki, tego tabloidu niemiecko-lewicowego, który mówi, no cholera, no w tym Toruniu po prostu nie dość, że oszołomy, no po prostu ludzie stawiający się ponad prawo. W ten sposób manipuluje się opinią publiczną. Bardzo prosto. I nie muszę Państwu dodawać, że ten tabloidzik wychodzący za niemieckie pieniądze w setkach tysięcy egzemplarzy rozchodzi się jak świeże bułki, dlatego że dla każdego coś miłego. Ten, kto lubi urwaną rękę, tam to znajdzie. Ten, kto lubi troszeczkę niewieścich wdzięków bez odzieży również. Duże kolorowe zdjęcia. Dokładnie. Nie duże litery. Nie trzeba myśleć, wystarczy oglądać. Tego tekstu drugiego, proszę zauważyć, ten tekstik to są tylko dwie stroniczki, nawet półtorej. A to są cztery bite strony. Kto przeczytał cztery bite strony? Jeszcze po to, żeby dociec prawdy. Prawda jest już wybita w tytule. Mnie prawo nie obowiązuje. Krótko mówiąc, gdy chcemy uczyć młodzież i proszę wybaczyć, również sami nie dać się manipulować, no musimy mieć, mówiąc przysłowiowo, oczy dookoła głowy i nie pozwolić się oszukać, bo dzisiejsze możliwości oszustwa są tak niebywałe, że powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem wcześniej. Ten filmik pana Łozińskiego to jest już w tej chwili tylko wyłącznie Monty Pythonowski żart w stosunku do tego, co możliwe jest dzisiaj. A patronem, myślę, tej ostatniej wypowiedzi Wojtka jest słynny łomot księdza profesora świętej pamięci Józefa Tischnera o tym, że jak wiecie, mamy trzy rodzaje prawdy. Kropka. Proszę panów, dziękujemy bardzo. Na sali jest obecnych kilkudziesięciu nauczycieli szkół katolickich. My też jesteśmy tendencyjni, wybraliśmy... Ale my nie udajemy. My też nie udajemy w naszych szkołach, że jesteśmy tendencyjni. Że nie jesteśmy tendencyjni, bo jesteśmy tendencyjni zgodnie z naszymi deklaracjami. Tak. Nikt nie udaje, że prowadzimy szkołę wyznaniową muzułmańską na przykład. Otóż to. Szczerze zatem zatroskani o przyszłe pokolenia. Wystarczy, że ktoś przegapił kilkanaście lat styczności, na przykład z Tygodnikiem Powszechnym, i oto jeśli swojemu wychowankowi podsuwa obecne wydanie Tygodnika Powszechnego, to można się za głowę złapać. Ale to jest czasopismo, na którym my, pokolenie właśnie przykruszone sinizną, budowało swoją tożsamość i swoją wiedzę na temat rzeczywistości. Proszę Państwa, obiecaliśmy oczywiście pytania. Jeśli takowe są, to tutaj zaraz ruszymy z mikrofonami. Jest jeszcze trochę czasu, żeby zadać Panu pytania. Bardzo proszę. Także proszę ja. No to nie radzie, bo więcej niż 10 sekund ciszy to już jest dramat na antenie. Joanna Piosik, Szkoła Podstawowa w Górze Kołobszczyny, katoliczanka, zwykła szkoła, niekatolicka. Najnowsza rzecz. Słyszałam, że tu początek jutro o gender.
Doszła do nas książka, może do Państwa też, Szkoła Bliżej Świata Nauki, EduScience, do kształcenia przyrodniczego i matematycznego. Właśnie parę dni temu Pani Dyrektor dała. Świetna rzecz, bo można ściągać różne filmy, nawet naukowcy bezpośrednio z Antarktydy mogą dzieciom wywiadów udzielać i tak dalej, i tak dalej. Ja przeczytałam te 100 ponad stron. Oczywiście znalazłam, że nauczyciel oprócz tego, oczywiście za darmo to jest, zresztą ona przystąpi, może za darmo wszystko ściągać, tak? Oczywiście jest tutaj haczyk, że nauczyciel powinien uczyć o równości dziewcząt i chłopców, że tutaj straszne rzeczy się dzieją, bo tylko 30% dziewcząt chce być na studiach technicznych, więc my to musimy naprawić jako nauczyciele. No i parę razy się to gender tu pojawia. No i ja teraz właśnie myślę, muszę iść do Pani Dyrektor i spytać się, czy ona wie o tym haczyku. I teraz jak ja mam postąpić jako nauczyciel katolik? Czy mam skorzystać z tych dobrodziejstwa, tych naukowych rzeczy? Ale zadam Pani Dyrektor pytanie, a jak przyjdzie pora i chcą, będą nas chcieli rozliczać, czy myśmy się z tego czwartego celu tam, na którymś miejscu, jak myśmy się wywiązali z tego? Prawda? Jest to jakieś takie paktowanie z diabłem i z tym pytaniem zwracam się do pana Franciszka Kucharczaka, którego felietony niezmiernie cenię, po prostu no, czapki z głów panowie i jestem pełna uznania i zawsze mnie wzmacniają. No i bardzo proszę, podpowiedź. Prawda, jak to jedno, teraz rozegrać? Jedno zdanie tylko do pani, jest takie przysłowie amerykańskie, które niech będzie jako prolog odpowiedzi Franka, która będzie na pewno znakomita. Proszę panią, nie ma darmowych laczów. Tak, no to problem polega na tym, że o ile wiem, ten darmowy, tak zwany darmowy podręcznik, który teraz jest do pierwszej klas podstawówki, on został zaopiniowany, no właściwie w dalszym ciągu jest opiniowany, bo on jeszcze nie jest w całości gotowy, o ile wiem. Więc te części, które już były, były zaopiniowane przez ilość tam, jakieś tam osoby, w tym również specjalistę od gender. Więc niezależnie od tego, czy tam, bo tam w tej chwili jeszcze tych treści typowo genderowych nie ma, ale już sam fakt, że ktoś z gender, no i niby z jakiej racji w ogóle miano by to robić, ktoś to sprawdził, czy tam jest to poprawne pod względem genderowym, czyli nie ma tam sprzecznych rzeczy już z punktu widzenia genderowców, no to pokazuje, w jakim trybie to się w tej chwili dzieje i jaką, w jaką stronę to idzie, no a w przypadku tego typu rzecz to jest jedna z wielu, które wchodzą gdzieś tam podskórnie, my tego nawet nie wiemy. Zresztą jestem przekonany, że tutaj jest strategia taka. Niech nasze młode pokolenie tym nasiąknie, zanim my się tym o tym zorientujemy. To jest w ogóle o tym, to jest robione, zanim ktokolwiek kogokolwiek o coś zapytał. Rodziców nikt nie pytał, nauczycieli nikt nie pytał. Akurat jestem związany ze no to też z Chwałowic, Rybnik, mieszkam w Rybniku, sprawa, znają Państwo, tam właśnie wybuchła, tam to przedszkole wcale, to tak zwane genderowe, znaczy tam ta szczęśliwa piętnastka, czy tam ileś, ten taki program, to jeszcze nie jest tak paskudny program jak równościowe przedszkole, które też funkcjonuje, a w którym dzieci już mają na, w programie, czytałem ten program, już piosenki na przykład śpiewają, płeć nie ogranicza mnie, mogę to, mogę tamto i tak dalej. Więc tutaj to jest, no tak, no to już mają dzieci w przedszkolu. Ale kto o tym wiedział? Ja próbowałem się zorientować, czy rodzice w tym, bo nie wyobrażam sobie, żeby rodzice wiedzieli i świadomie dopuścili te dzieci do przedszkola, gdyby wiedzieli, co tam się dzieje. Tymczasem widzę, co się dzieje w Chołowicach w tej chwili. Po tej całej awanturze próbowano sprawę przyklepać. Idzie to takim trybem, ponieważ nie można się wycofać już za bardzo bez zapłacenia dużych pieniędzy z tego programu, no to bagatelizuje się to. Organizuje się podpisy rodziców, którzy protestują przeciwko manipulacji ze strony proboszcza i tak dalej. Rodzice, jestem przekonany, w tym wypadku dają się znowu naciągnąć na to, że to nic takiego. No nie, no właściwie to przecież były podręczniki jakieś zamówione, to prawda, ale już odmówili, już nie ma tych podręczników, więc to się dzieje w ten sposób. Ja myślę, że tu trzeba przede wszystkim uświadamiać rodzicom, że rzetelnie pokazać, o co tu chodzi. Wydaje mi się, że sam nauczyciel bez wsparcia rodziców tutaj wiele nie zdziała.
Oni musieliby widzieć, że co się dzieje, że tu już takie rzeczy wchodzą. Jakiś, nie wiem, generalny, przynajmniej z biurka jakichś podpisów, że tego sobie nie życzą. Być może dałoby się to jakoś zablokować, przynajmniej w małej skali. Myśmy dostali niedawno list od takiego ojca, który zablokował gender w swojej szkole, właściwie seksoedukację, ale też genderową, bo po prostu przyjrzał się programom, jakie, ponieważ wybrano go do Rady Rodziców, no to akurat okazał się bardzo dociekliwy, to w Warszawie było. I okazało się, on przysłał mi ten program, no tak między wieloma punktami nagle okazuje się, że dzieci są też indoktrynowane, mają być indoktrynowane genderowo. No i on podniósł raban, zorganizował podpisy u rodziców innych dzieci, nawet zorganizował, zaproponował podpisanie takiej listy, w której było jasno napisane, nie zgadzam się na wszelkie tego typu, to znaczy to już jest działanie prewencyjne, bo nam się po prostu wciska pewne rzeczy, żebyśmy nie wiedzieli, jak się obudzimy, być za późno. No więc tu trzeba przynajmniej prewencyjnie jakieś, nie wiem, pismo może wystosować, coś takiego. Jest to działanie na małą skalę, myślę, że właśnie tak należy. Franku, żeby dopowiedzieć to, o czym wspominałeś, to słyszałem bardzo dobrą do tego tematu historykę. Wiecie Państwo, jak ugotować żabę? Przepraszam za horror, prawda? Płytka miska, z której ta żaba może wyskoczyć. Jeżeli Państwo wrzucicie tą żabę do wrzątku, to ona natychmiast wyskoczy. Na czym patent polega i sztuczka? Wsadzamy tą żabę do miski z wodą zimną i powoli stawiamy ją na piecu. Woda się powoli, powoli nagrzewa. Żaba nawet się nie zorientuje, kiedy przekroczy się pewną granicę i ona się ugotuje. Nie wyskoczy. Ale ja chciałem tylko dodać, jeżeli Państwo pozwolą, takie bandon do tego tematu, mianowicie w jaki sposób osiągnięto cel, który dzisiaj staje się takim problemem, o którym tutaj Pani z taką troską się wypowiada. Otóż najpierw trzeba było zakwestionować uczciwość rodziców. Czyli informacje podawane w mediach są zdecydowanie negatywne, gdy idzie o rodziców. Podaje się informacje o tym, że ojciec zgwałcił, matka wrzuciła przez okno, matka pijana, ojciec gdzieś tam w ogóle jakiś łobuz. Znaczy to się zawsze działo, ale teraz się szczególnie eksponuje. To się zawsze działo, tylko że stosuje się do tego taką amerykańską zasadę newsa, mianowicie czym jest news? News to nie jest wtedy, kiedy pies ugryzł człowieka, to jest normalne, ale kiedy człowiek ugryzł psa. Efekt jest taki, że się podobiera odpowiednio wiele informacji na ten temat, po paru miesiącach wszyscy będą przekonani, że rzeczą oczywistą jest, że to ludzie gryzą psy, a nie odwrotnie. Bo tak się dobiera do informacji. Efekt dzisiaj mamy następujący. Rodzice są właściwie takim niepewnym troszeczkę... Podejrzanym. No nie wiadomo, co tam, czy można im w ogóle zaufać. Jedni gwałcą, drudzy piją. No to dziecko biedne jest cały czas ofiarą rodziców. Szkoła jest bardzo silnie indoktrynowana, jest pod kontrolą ministerstwa, ale tak dalece, Państwo zresztą lepiej to doskonale wiedzą ode mnie, że możliwości nauczyciela i jego indywidualnego działania kurczą się właściwie w sposób zastraszający. A na to wszystko wchodzi, i mówimy cały czas, o działaniach mediów. Wchodzi klin włożony pomiędzy szkołę a rodziców. Tym sposobem zaczyna się odizolowywać ucznia zarówno od wpływu rodziny, jak i od wpływu nauczyciela jako człowieka uczciwego przewodnika, a nauczyciel staje się tylko i wyłącznie urzędnikiem Ministerstwa Edukacji, który przekazuje treści, czy mu się to podoba, czy nie. Jeżeli mu się nie podoba, to może odejść, a jeżeli mówi nieprawdę, to może zostać ukarany. Efekt jest taki, że dzisiaj można stosować takie manipulacje, o jakich Państwo tutaj wspominali, gdy idzie na przykład o gender, czy o tak zwane związki homoseksualne, i zaczynamy z tym być oswajani, dokładnie jak ta żaba z tym rządkiem, i po jakimś czasie nawet nie wiemy, kiedy te treści przeniknęły całkowicie do świata dzieci i młodzieży i stały się ich światem. Dokładnie tak, jak zapewne niektórzy z Państwa pamiętają jeszcze, kiedy ustawę o zakazie pornografii w Polsce zawetowało dwóch pornograficznych grubasów, czyli Kwaśniewski i Kalisz, w efekcie czego pornografia jest dzisiaj dostępna w sposób oczywisty za jednym dotknięciem klawisza Enter w komputerze przez nawet pięcioletnie dzieci. Skutki są oczywiste i Państwo jako pedagodzy wiedzą o tym świetnie. Tak samo będzie za chwilę, jeżeli nie postawimy weta, tak samo będzie zarówno z homoseksualizmem, jak i z gender, a być może
z innymi dewiacjami, które są również. Całkowicie już w tej chwili mają otwarte bramy. Przypomnę Państwu, że w Europie są trzy państwa, które mają zalegalizowane partie, które dopuszczają kontakty z małymi dziećmi, bo uważają, że jest rzecz oczywista. Czyli kolejna dewiacja, pedofilia, zaczyna znajdować uznanie w oczach polityków i zaczyna wchodzić w nasze życie w sposób niepostrzeżenie, jak ten wrzątek podchodzący pod biorą tej działki. A ja jeszcze przypomniałem sobie o jednym zacnym człowieku, którego mieliśmy z Wojtkiem okazję poznać, ponieważ oboje mamy za sobą przeszłość harcerską w latach 80. Nie zapomnę takiej słynnej gawędy Stanisława Bronickiego-Orszy, naczelnika Szarych Szeregów, którą wygłosił na błoniach krakowskich dobro zgromadzonych przez harcerzy. Tak, oczywiście. Zapytano go o fenomen młodzieży Szarych Szeregów. Od młodzieży zaczynaliśmy, od prowokacyjnego pytania Marcelego Wozińskiego i znowu do młodzieży wracamy. Na czym polegał ten fenomen? Dlaczego ci ludzie byli tacy wspaniali i całe to pokolenie nazywane pokoleniem Szarych Szeregów czy też Kolumbów? I on podał bardzo prostą receptę. Dlatego, że ta młodzież była owocem, moglibyśmy powiedzieć, pewnie jednolitego frontu wychowawczego. Ci ludzie to samo słyszeli w domu, to samo słyszeli w kościele, to samo słyszeli w szkole i w mediach. Była to konsekwentna i jednolita polityka, która powodowała budowanie, a nie destrukcję. Nie zamęt, tylko opisywanie świata zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. To jest proces długi. Ja głęboko wierzę, że nie stoimy przed upadkiem cywilizacji, aczkolwiek opatrzność oczywiście hartuje nas na co dzień i wymaga od nas odpowiedzialności i wysiłku. Wolność, jeszcze raz powtarzam, wolność kosztuje. Papież nas prosił na Westerplatte, byśmy nie chcieli takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała, bo to, co nic nie kosztuje, nie ma wartości i sobie tego nie cenimy. I żebyśmy wiedzieli, że wolność na wszelkich polach wiąże się z wysiłkiem. My niestety często właśnie ciągle jeszcze zbyt jesteśmy leniwi, zbyt dużo jeszcze, nie mówię, że u wszystkich i w dużym stopniu, ale jest u nas tego wygodnego homo sowieticusa, który najchętniej by poszedł do pracy od 8 do 16, prosi, żeby go zwolnić z myślenia, żeby za nic nie odpowiadać, jest jakaś mityczna władza, nie należy się do polityki mieszać, bo mądrzejsi od was się tym zajmują. Jeśli już musicie się modlić, to modlicie się w kruchcie i co najwyżej możecie sobie zrobić kółko dookoła kościoła ze sztandarami. A poza tym proszę nikomu tym głowy nie zawracać, nie przeszkadzać, to jest wasza prywatna sprawa. Ja tylko Państwu zacytuję słowa jednej takiej znanej piosenek Jana Pietrzaka z lat 80. A pan mi mówi, panie kontrolerze, dym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Takie myślenie, proszę państwa, to jest myślenie ubeckie. Polak powinien do pracy z pracy, telewizorek, piwko, spać. Nie zastanawiać się nad tym, co jest sensem naszego życia, co jest jego treścią, jakie są nasze obowiązki zarówno jako ludzi, a także jako Polaków. I póki nie wytrzepimy z naszego społecznego myślenia tego ubeckiego przesłania z piosenki Jana Pietrzaka, tak długo będziemy mieli cały czas te problemy, w których tutaj pani raczyła wołać pamięć. Publikacja, którą pani pokazała, trafiła, myślę, do wszystkich szkół, bo my również otrzymaliśmy takową. I to jest właśnie ten klin, o którym pan Wojciech mówił. Wbijamy między środowisko szkoły a środowisko domu. Radzimy sobie z takimi publikacjami. Właśnie nie ma tygodnia, żeby do szkoły takie darmowe publikacje nie trafiały o bardzo wątpliwej jakości wychowawczej. My w szkole mamy segregację śmieci. Te publikacje trafiają do niebieskiego pudełka po prostu, ale szkoda, że marnotrawione są publiczne pieniądze na ten cel, bo to jest wszystko, to jest grupa składka, bardzo porządny kredowy papier i to są pieniądze, które są właściwie wyrzucone. No przykro jest, że właśnie później dystrybucja tych podręczników pani wnikliwie poświęciła uwagę, żeby przeczytać dokładnie te treści, ale ilu będzie takich troskliwych nauczycieli, którzy właśnie w ten sposób do tego podejdą. Nie bawi pani podejście, mówi pani dyrektor, że nie spytała się nas jako nauczycieli, prawda? Bo sama już nas zarejestrowała, już jesteśmy wpisani i teraz trzeba się z tego wycofać.
Proszę Państwa, wystarczy przypomnieć, jeżeli już jesteśmy przy podręcznikach, w jaki sposób powstał elementarz, nawiasem jest w Katowicach fundacji o tejże samej nazwie. W tym elementarzu w jego pierwszej wersji zabrakło w ogóle świąt Bożego Narodzenia i tego wszystkiego, co jest z tym związane. Zatem to nie jest mi tylko i wyłącznie kwestia chrześcijaństwa, tylko katolicyzmu, ale również faktu, że święta Bożego Narodzenia skupiają wokół stołu wigilijnego, wokół pasterki, wokół tego cudu narodzin, skupiają całą rodzinę. To jest 3 dni rodziny samej z sobą, która ma wreszcie czas, żeby z sobą rozmawiać, żeby się cieszyć sobą, żeby mówić o problemach i radościach. Jeżeli z elementarza to zostało wyłączone, to na pewno nie dlatego, że pani L. akurat o tym zapomniała. Jest to robione z premedytacją, czyli cały czas mamy do czynienia z bardzo ewolucyjnym, mądrze i sprytnie pomyślanym odsuwaniem rodziny od Boga i od tradycyjnych wartości. Krótko mówiąc, na Zachodzie ja spotkałem się ze zdziwieniem kiedyś, jeszcze w latach 80., kiedy pojawiłem się tam na emigracji, że młodzi ludzie na Wigilię szli do baru na piwo. My Polacy byliśmy po prostu w szoku. No, to jest w ogóle, miałem wrażenie, że to jest jakiś taki ponury żart, ale tak było naprawdę. A u nas mamy w tej chwili przykład, który też już się wydarzył, ponieważ jak Państwo zapewne wiecie, dla wielu osób jest swoistym odkryciem i bardzo bulwersującym poglądem, że święty Mikołaj to przecież wcale nie jest krasnolud rośnięty, krasnoludek Coca-Coli, tylko to jest taki starszy pan w stroju biskupa. Bo to był biskup, nawiasem mówiąc. A nie dziadek z Coca-Coli. Ale ty zamykaj sprawę. Rzeczywiście na tym polega rzecz, że my dzisiaj musimy sobie uświadomić tylko jedną rzecz. To, co nas niepokoi, co nas tutaj bulwersuje, zostało przez kogoś zaplanowane i jest systematycznie i bardzo rzeczowo wprowadzone w życie. Począł się w obowiązku niemal wywołana na tablicę, mimo że się przedstawił Bożena Kurzeja z katolickiego gimnazjum w Katowicach, ponieważ program EduScience był prowadzony w naszej szkole od 2 lat. Byliśmy szkołą pilotażową, która sprawdzała dokładnie platformę, o której tutaj pani się wypowiadała. I ponieważ akurat jestem administratorem, przez te 2 lata nikt nie zgłaszał mi, żeby jakiekolwiek informacje, treści były niezgodne z wiarą chrześcijańską. Ja muszę powiedzieć, że nasi uczniowie bardzo skorzystali, bo byliśmy na wycieczce w ciążu i rzeczywiście w czasie tej wycieczki uczniowie mieli możliwość dotarcia do takich miejsc, o których nie mogliśmy jako szkoła pomarzyć, bo byliśmy i w Zamku w Książu, byliśmy w obserwatorium sejsmologicznym. Również nasza szkoła dostała akurat tutaj tablicę multimedialną, cały monitoring. Natomiast jakiekolwiek testy, które były skierowane do naszych uczniów, ponieważ również zanim te testy trafiły do uczniów, ja je dokładnie sprawdzałam, to były po prostu testy sprawdzające wiedzę matematyczną przyrodniczą. Bez żadnych ukrytych podtekstów i ktoś by się tutaj przez moment zastanowić, no to w takim razie w czym tkwi ten darmowy prezent do szkół. Wydaje mi się, że po prostu tutaj Fundacja Pro Futuro skorzystała z możliwości zdobycia ogromnych funduszy europejskich i po prostu szkoły, te które akurat mogły uczestniczyć w tym pierwszym rzucie, bardzo z tego skorzystały, natomiast już w tej chwili ta platforma jest otwarta dla wszystkich szkół. Tak jak większość platform edukacyjnych, Interklasa albo EduTuba i tak dalej, tam właściwie każdy nauczyciel może po prostu publikować swoje materiały. Te materiały rzeczywiście, no, w zależności od nakładu pracy nauczyciela, mogą być różnej jakości i to tak naprawdę od nas zależy nauczycieli, którzy przygotowują się do lekcji, jak dobieramy materiały. Ja to wszystko właśnie doceniam i mnie to zainteresowało. Natomiast zaniepokoiły mnie tutaj słowa, które zacytuję. To nienaturalne predyspozycje, tylko oczekiwania społeczne powodują, że osoby danej płci wybierają określone zawody. I teraz jeden z głównych tutaj twórców tego projektu pisze. Tu jest bardzo ważne podejście nauczyciela. On nawet jeśli nie zna wyrafinowanej metodyki kształcenia w obszarze gender, ale sam jest otwarty i nie kieruje się stereotypem, przekaże to uczniom. Z drugiej strony, jeżeli mamy do czynienia z nauczycielem stereotypowym, który nawet zna metodykę i stara się ją przekazywać, ale zrobi to z ironicznym uśmiechem albo dodatkowym swoim komentarzem, to ten przekaz straci siłę rażenia.
Dlatego to jest jedno odniesienie do żadnego. Uczycie, które wie, jakie wartości powinien skierować do uczniów, jest w stanie to zrobić. Natomiast ten, ktoś naprawdę nie rzutuje ani nie wymaga wreszcie, żeby im przekazywać w szkole. Dobrze, teraz nie, ale za 3 lata może ktoś przyjść i powiedzieć, rozliczyć. Dobrze, szkoła skorzystała. Tutaj było też celem wychowanie równościowe, genderowe. Co pani w tym obszarze zrobiła? I ja jako uczciwy człowiek, jeżeli korzystałam z programu i z dobrych rzeczy tutaj, to powinnam rozliczyć się również z tego, co oni zakładali, prawda? I gdzie moje sumienie w tym momencie? Nasza szkoła podlegała ewaluacji i to były tylko testy sprawdzające wiedzę matematyczną i to były zwykłe... Teraz? Nie, to jest koniec, ponieważ... Proszę Państwa, proszę, niektóre treści zawarte w takich materiałach przygotowywanych przez różne wydawnictwa przypominają prawie gotowanie żaby. To tylko od nas, nauczycieli, zależy, czy my jesteśmy w stanie po prostu je pominąć i chronić naszych uczniów przed takimi treściami, które wyłapują. Żaden podręcznik i żaden program nie zwalnia nas od samodzielnego i krytycznego myślenia i to jest kwestia pewnie podstawowa. Natomiast następnym etapem na pewno będzie wreszcie skończenie z tym seksistowskim katolicyzmem, dlatego że już czas najwyższy, żyjemy w XXI wieku, żeby pochylić się nad dekalogiem, w którym na przykład jest taki skandaliczny zapis: nie pożądaj żony bliźniego swego. A dlaczego nie męża? Użyję pewnej metafory, próbując spiąć jedną i drugą stronę. W zeszłym tygodniu byłem w Zamku Książ. Wymaga to wiele czasu, żeby go zwiedzić. Miałem ze sobą parę osób i jako przewodnik mogłem ich zabrać. Do parku, do sali lustrzanej, do baru, albo pozwolić skorzystać i zamknąć w toalecie. To wszystko zależy, na co przeznaczę mój czas i gdzie ze sobą pociągnę ludzi. I który książ pokazał? Starałem się ten najpiękniejszy. Mądry nauczyciel, mądry pedagog, to ten, który zna drogi i po drogi wskazał nam on, a my tylko mamy wiernie nimi kroczyć. Moi drodzy, o spuentowanie i zamknięcie tego spotkania bardzo proszę pana Jerzego Skrypko, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli, przede wszystkim uczestnikom naszej dyskusji panelowej, panią dyrektorką prowadzącym, wszystkim, którzy przyszli i w tym wszystkim widzimy to, że powinniśmy krytycznie patrzeć na to, co czytamy, widzimy, słyszymy. Ja bym jeszcze dodał to, że my często słyszymy to, co chcemy usłyszeć. Widzimy to, co chcemy zobaczyć. To jest tak, jak może przyjść uczennica i z całej lekcji zapamięta tylko to, że pani miała spódnicę w paski, a bluzkę w kratkę i to ją bardzo uraziło. Zresztą nie będzie nic pamiętać. Starajmy się świadomie korzystać z tego, co nas otacza i pamiętać o tym, że wolność w doborze to jest też ta wolność, o której mówiliśmy tutaj, że jest ograniczona wolnością drugiego człowieka. Starajmy się tak dobierać to, czym się karmimy, żeby znacząca część to była również Ewangelia. Żeby ona stanowiła również część tego, czym się żywimy. Dziękuję. Z całego serca dziękuję raz jeszcze wszystkim uczestnikom. Mamy wobec panów dług wdzięczności, mamy wobec państwa dług wdzięczności, bo przecież mogliście w tym czasie robić wiele innych rzeczy, ale wybraliście to, by wraz z nami budować tą wspólnotę. Wszystkim życzę wiele dobrego, serdecznie pozdrawiam, sukcesów i życzliwości boskiej i ludzkiej. Szczęść Boże. Na zakończenie jeszcze też mam taki maleńki prezent. Ja nazwałabym to z Anią jako pocztówka z przyszłości. Jest to przemówienie na każdą okoliczność dla członków aktywu partyjnego. To jest dobra zabawa, bo można przez 2 godziny mówić cały czas bez sensu, a właściwie z sensem. Dosyć ciekawie czyta się ten tekst. Przygotowaliśmy to w prezencie. Można sobie to odebrać również przy zaświadczeniach. Także miłej zabawy życzymy Państwu.